Dzisiaj szukamy odpowiedzi na pytanie, czy są różnice komunikacyjne między Polakami a Ukraińcami. To są Olek, czy nie ma? Oczywiście, że są, tylko że nie w tym miejscu, o którym myślimy. A gdzie są? Na przykład, jeżeli ktoś mówi, zrób to proszę, co słyszymy? Słyszymy, zrób kiedy możesz. No jak powiedzieć tak, żeby dobrze trafiło? Zrób proszę na tą godzinę. Chcesz mieć wynik na tą godzinę? To powiedz o nim. A jakieś miłe przykłady? No na przykład, jeżeli właściciel firmy mówi, bardzo Ci dziękuję za Twoją pracę, to co słyszymy? Słyszymy, że fajny człowiek. Jest właścicielem firmy, a jest normalny. Czyli takie podziękowanie to często działa dużo mocniej na Ukraińca niż na Polaka. Tak jest. I odbiór tego jest zazwyczaj osobisty, a nie jako jakąś formalność. A co z kompetencjami? Mi na przykład klienci mówią często, zapytam Ukraińca, czy potrafi coś zrobić. Zawsze jest odpowiedź tak. Potem się okazuje, że tego nie potrafi robić. Ludzie się boją mówić, że czegoś nie potrafią? Włącza się efekt granicy, czyli wtedy, kiedy mówimy zawsze tak. To oznacza, że jeżeli pytamy, czy możesz to zrobić, boją się o to, że stracą pracę i mówią tak, zrobię. No to jak zapytać tak, żeby nie bali się powiedzieć, że czegoś nie potrafią. Słuchaj, czy ty kiedyśkolwiek to robiłeś? Jeżeli nie, powiedz mi, dam ci inną pracę. Okej, okay, no i dobra. Dobra. Słuchaj, tam w załączniku dajemy taki samouczek, kilka takich najważniejszych sytuacji, gdzie są jakieś problemy komunikacyjne. Pobierzcie sobie, tutaj link jest na dole. Wszystkiego dobrego. Na razie, cześć. Do widzenia.